Cześć wszystkim, z tej strony Elf TV. Gramy sobie w Minecraft, a tutaj jest wieśniak, którego nie było na poprzednich odcinkach. No nie kupię tej siekiery. Nie ma szans. Jest wieśniak. Dużo się zmieniło od poprzednich odcinków. Pokażę wam tą naszą wioskę, co teraz się zmieniło. I byłem w kopalni, kopałem się pod siebie i wpadłem do Deep Dark i udało mi się opróżnić jedną ze skrzynek i zabrałem to i to. Zabrałem tą czaszkę szkieleta. Pokażę wam, co tutaj jest. Tutaj jest kiosk z takim wieśniakiem. Tu jest farma. Tu są pandy. Tu fontanna szczęścia. Tutaj zobaczcie, jest farma kurczaków. Tu, siano. Bloki siana. Tu farma kaktusów, zamek jeszcze niedokończony. Ma fabryka kobla, zobaczcie. Jak jeżeli to zniszczę, to się odnawia. Ej, a co to jest? Co tu pisze? Takie małe literki strasznie. Masz tu materiały budowlane na nowy domek, ale musisz zapłacić. Co? Ale ja nie chcę nowego domku budować. To chyba pisze ta tajemnicza postać. Tylko co mamy jej dać jako zapłatę? Patrzcie, jakie fajne rzeczy! Ej, no, ale z tego może być nawet fajny domek. To jest dobry pomysł. To jest nawet dobry pomysł. No, nie spodziewałem się czegoś takiego po tej postaci. No, ale to jednak, jak widzicie, musimy zapłacić. A z czego takie materiały są dość cenne? Chociaż, czy ja to wszystko zużyję? Ja mam zapłacić za to wszystko, czy tylko za to, ile zużyję? Chyba tylko za to, ile zużyję. Ale co ja mam? Co ja mam takiego? A, byłem ostatnio w Deep Dark. Tam są cenne rzeczy. Może coś tam jej damy? To mam czaszkę. Tutaj gdzieś odłożę na bok. O, mały wieśniak. Patrzcie. Tutaj są, no. No ale dobra, nie pokazałem. Potem ogarniemy tą sprawę z tym zapłaceniem. Na razie wam tutaj pokażę tą moją wioskę, Elfowice. Na razie to jest wioska, ale potem już będzie miasto. Co tu jest? Tutaj jest domek tego wieśniaka, co tutaj sobie stoi. Co tutaj ma? Tutaj skrzynkę, to sobie takie rzeczy ma. Dałem mu tutaj te rzeczy na start. O, tutaj zobaczcie, jest taki kanał. Kanał, na który tutaj rośnie trzcina cukrowa. Pozbieram i wymienię na szmaragdy, bo z tej trzciny można robić papier, który można wymieniać na szmaragdy, więc fajnie. To jest, myślę, dobry. Dobry interes. A szmaragdy są warte dość dużo. Co by tu nie mówić. Nie aż tyle, co w prawdziwym świecie, niestety. Chociaż to dobrze, bo ciężko byłoby je zdobyć. W prawdziwym świecie szmaragdy są bardzo drogie. Tutaj aż takie drogie nie są. Jest to taka. Taka jakby taka moneta, o. Tutaj tym się płaci, a właściwie szmaragdami się płaci, więc możemy nimi zapłacić. Niech mnie bardzo dużo, bo w kasynie je wygrałem tutaj, bo tutaj też jest kasyno. I tam poszedłem i je wygrałem, ale zapłaciłem takiemu wieśniakowi, co było bardzo złym wyborem. Chciałem, żeby się trochę tam rozbudował, wiecie, no jak to
Chciałem, żeby wszedł na lepsze poziomy, ale tak naprawdę nie wszedł, a straciłem bardzo dużo szmaragdów. Więc teraz muszę zdobywać od nowa. No szkoda, ale no dobra, zdobędziemy sobie. Ja trochę tak mam katar, bo ja mam alergię na pyłki. Więc mam trochę taki inny głos. Aha, i piszcie, czy podobają Wam się moje... Piszcie, czy podobają Wam się moje shorty. A jeżeli podoba Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, proszę. I dajcie subika z dzwoneczkiem. To jest teraz bardzo, bardzo ważne. Bo zbieram teraz na 500 subskrypcji, 500 subskrypcji. Fajnie byłoby to mieć, naprawdę. To już byłby taka no duża liczba. Więc dajcie tego subika. Proszę, bo bardzo bym chciał mieć 500. Na razie mamy 308. Na razie mamy 308. Zostało to już trochę mało, ale też mało, trochę mało, a trochę dużo. Wiecie, no. Zależy jak patrzeć. Teraz to wszystko przerobimy sobie na papier. Aha, jeszcze pozbieram może z farby rzeczy. Pozbieram jeszcze rzeczy z farby. Ale właściwie teraz ta postać zrobiła fajną rzecz, patrzcie. Dała mi rzeczy. No chociaż muszę za to zapłacić, więc to w sumie nie jest takie bezinteresowe za darmo. Ale cieszę się, bo przydadzą nam się te rzeczy, chociaż one co drogie bardzo będą, więc... A ja tyle nie mam, żeby zapłacić. Czym ja miałbym tej postaci zapłacić? No, nie wiem. No tutaj mamy taką farbę. To jest no, dość fajne też. Tutaj mamy taką rzecz fajną. No ale to nie jest za cenne na przykład. Nie mogę na przykład... Znaczy mogę sprzedać to na przykład pszenicę albo ziarna. Ale to nie jest zbyt cenne. Tamte surowce są bardzo cenne. Szczególnie tamten kwarc. Ale jeżeli pójdziemy do kopalni, i znajdziemy może coś, jakieś diamenty. Chociaż nie wiem, czy ja bym diamenty chciał dawać tej postaci, to chyba nie. No nie, nie chciałbym. Jeśli znajdę diamenty, to raczej sobie je zachowam. Nie będę tej postaci dawał. Bo to jest cenna rzecz. Mam jeszcze dużo wełny. No nie, ten wieśniak... Albo pójdę do jego domku. W sumie, jeżeli zbuduję sobie nowy domek, to już tutaj będzie mógł spać. Tu nie ma. Co to za dźwięk? Nie wiem. Tu nie ma. Kurczę, co jest grane? Tu też nie ma. Ale dobra, zrobię sobie nowe łóżeczko, bo mam wełny, mam od groma. Może nie jakąś ogromną ilość, ale trochę mam. Oj, co mi... O nie! Patrzcie, co on nam zrobił! Z jednym wieśniakiem. Musimy tego wieśniaka... Czekajcie. Z
Zaczekajcie, zrobimy takie coś. Gdzie oni są? Ten pan nie, ten pan nie idzie do dziury, ten idzie tutaj gdzieś do kosza, do jakiejś... Nie. Albo chodźcie, tak. Wiem, gdzie będzie wam bardzo fajnie, o. Chodźcie za mną. Znam miejsce, gdzie będzie wam bardzo fajnie. Jest taka dziura. Taka fajna dziura, o, patrz. Patrz, zombiaku, tutaj jest taka fajna dziura, do której można sobie wskoczyć. Fajna rzecz, co? No jaki mądry! No wskakuj! No kurczę, dobrze ci radzę, zombiaku, wskakuj, bo zaraz cię ubiję. Kurczę, no jaki uparty. Wiem sobie. Tak mało życia. A chcę mieć tego zombiaka w tej dziurze. No, zębiaku. No, muszę cię ubić. O nie! Jakiś zły zombiak. Wychodź albo muszę go ubić. No. Kurczę. No cóż, utopca mam. Zmienił się w utopca, no to już nie wyjdzie. Nie! Uparte bestie. No ale ten... Ale wiecie co, niech on tutaj zostanie. Nie! Nie fontanna. O nie. No nie, jakie... Co tu jest? Ja nie wiem, jakaś dziura. Kiedyś tam chyba klipper jakiś wybuchł. Dobra. To biorę sobie tam siekierkę. I tak, powiększymy trochę tą dziurę. Może wtedy bardziej będą chcieli tam wskoczyć. Tutaj mamy taką dziurę. I nie, chodźcie za mną, zombie. Chodźcie za mną, bo jest taka fajna dziura. Chodźcie, jest taka fajna dziura. Jakie mądre bestie, no wskakuj. No jeden wskoczy. Ale one nie są już takie głupie, jak myślałem. No, jeden już wskoczył. Teraz wy. Teraz wy. No chodźcie, tak. No jakie to jest mądre. No jakie to jest mądre. Myślałem, że to jest dużo głupsze, takie zombiaki. To są mądrzejsze niż myślałem. Chodźcie! Chodźcie do dziury! W dziurze będzie wam fajnie. Kurczę, tu jest ten wieśniak. Muszę go jakoś...
O, wpadł. Ale one nie są takie głupie wcale, jak się wydaje. Te zombie wydają się takie głupie, a potem się okazuje, że nie chcą wchodzić do dziury. No nie, 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 zombie, chodź. Chodźcie, zombiaczki. Jest taka fajna dziura, do której wiem, że chcecie, chcielibyście wskoczyć. Wy o tym jeszcze nie wiecie, ale chcecie. Patrz, moi dwaj koledzy już wskoczyli. No wskakuj, ty bestiarzu. No ubić go muszę, no. Kurczę, nie chcę wskoczyć, no. O, marchewka wypadła. Fajnie, posadzimy ją. Jest tam ktoś jeszcze? No jeszcze jest jeden. Chodź do dziury. No idziemy. Ej, zombie. Wskakuj tu. Nie są takie głupie, no. No i potem... Nie wiem, czy nie są. Chyba są. Dobra, gdzie są jeszcze jakieś? Widziałem tam, gdzieś się tutaj... O, tutaj się chyba dobijały do drzwi jakieś. Nie, nie, tu nikogo nie ma. O, ranek już się robi. O, nie, 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 kliperek to nie idzie do dziury. Kliperek idzie na proch. Albo nie. No nie! Patrzcie, co on zrobił. Zniszczył moją farmę. Nie, szybko! Muszę tą dziurę. One się za chwilę spalą w tej dziurze. Nie, nie, nie. Szybko muszę je zamurować. Ej, jeden zniknął. Co mu się stało? Nie wiem. Dobra. Tu jest zombie. Tu jest zombie. No ale tym zombiakiem raczej nie zapłacę. Za materiały. No i jestem w korobce. Nie wiem, co teraz zrobić. O, rusztowania. Jestem teraz w kropce, wam powiem. Nie wiem, co teraz zrobić, jak mam zapłacić za te materiały. Dobra, nie, ale ja sam tacy, co chętnie kupiłam papier. Muszę im, wiem, postawić łóżek, jak się okazuje. W moim zamku zawsze przesiaduje jakiś, zauważyłem. Tam pewno któryś będzie. O, wiedziałem. Ej, on stracił zawód. No nie, potem się nim zajmiemy. Potrzebujesz maraktów, szybko! O, one tutaj też lubią chodzić. O, cześć, wiśnieku, mam na sobie dużo papieru. Teraz dałby mi mapa oceanu. Jakąś mapę by mi chciał dać, no to... I szkło by kupywał. Do szkła trzeba piasku. Mam gdzieś... A z piaskiem u mnie... A właśnie, i tak potrzebuję szkła.
Jeżeli będę budował nowy domek, planuję dać tam szkło, więc... O, 10 szmaragdów już zarobiłem na tym papierze, więc to myślę był dobry biznes. Dobry biznes to był. O, 14. Ha, posadzę jeszcze tą marchewkę. A rozumiem, że ten zombie cały czas tam siedzi, tak? I nie... Jest tam i nie ma ludzi. Tak, jest. Myślałem, że uciekł jakoś, tak jak tamten. Marchewkę posadzimy. Dobra, tu rośnie marchewka. Ale wam powiem, że ja bym chciał tą mapę. Nie, nie chcę sobie uderzyć, nie chciałem jakby co. Jakby coś to ja nie chciałem. Ale czekajcie, bo ja za bardzo... Gdzie on jest? Ile chcesz za tą mapę? Ta mapa to jest cenna rzecz, wam powiem. Kupuję ją. Gdzie są te szmaragdy? Tylko jeszcze trzeba... O, tu jest jakiś kompas. Dobrze pamiętałem, że miałem. I chodź. Zaczekaj, chcę kupić mapę. Kupuję mapy. No jaki? Uciekał. Kupuję. I co tutaj mamy na tej mapie? Patrzcie na to. Nie! Mapa do skarbu. Tylko gdzie tutaj? O, dobrze, dobrze. Zaczekajcie. Mapa do skarbu to dobra rzecz, myślę, by była. Ale wiecie co? Zostawię ją sobie gdzieś. Może tak, o tu. Dam ją tutaj. I w następnym odcinku tam pójdziemy. W następnym odcinku tam pójdziemy. Właściwie odcinek już długo trwa. Więc chyba już nie będę iść do kopalni. Ale zrobię jeszcze sobie łopatę i idę gdzieś po piasek. Idę po piasek. Chociaż wiecie co? Teraz sobie myślę, z tą mapą może być problem. Chyba jednak tam chyba nie pójdziemy w następnym odcinku. Wiecie dlaczego? Tam. Nie wiem, bo to jest mapa oceanicz. Tylko czekajcie, właśnie co jest z tym skarbem? Trzeba byłoby się zastanowić. Czy tam jest ukryty skarb? Bo wiem, że są jakieś takie. Czy tam jest jakiś taki skarb w ziemi, to sobie go wykopię. Ale jeżeli to będzie jakaś świątynia, taka wiecie, oceaniczna, no to przecież jej nie zdobędę. Bo tam są ci wszyscy strażnicy. A to trochę wyglądało jak świątynia. Tak, to musi być świątynia. Czekajcie, przyjrzymy się temu obrazkowi na tej mapie i zobaczymy. Zobaczymy, no. Czekajcie, o tutaj ją mamy i co to jest? W tamtym kierunku trzeba byłoby iść, ale tak, to wygląda jak ta świątynia. No to chyba jednak tam nie będę iść. No i
nie wiem, zobaczymy. Albo pójdziemy, napiszę sobie kolejny i wrócę tam kiedy indziej. Zobaczymy, co to jest. Ale teraz misja piasek. Misja piasek. Potrzebujemy dużo piasku, też żeby coś sprzedać, to mówię, nie mam jakieś szkło, by się przydało. Dużo szmaragdów coś. Czy tu jest tego być? Co tu jest takie wykopane jakieś? Nie wiem, czy to jest naturalnie, czy ta postać wykopała. Albo ja kiedyś, nie wiem. Skoczymy sobie po piasek, szybko, szybko idziemy. Dobrze, że tam nie spadłem. I tu byłoby tam jakaś woda. Ale chyba piasku nie ma. Czy tu jest jakiś piasek? Jest, ale to jest taki inny. O, tam widzę piasek. Tam widzę piasek. A pytanie, czy z tego piasku da się zrobić szkło? No właśnie, czy z tego piasku da się zrobić szkło? Nie wiem. Ale dobra, tego pozbieramy może go. Chyba się da, tylko pewno będzie jakiś inny koloru. Nie wiem, czy się z tego da. Ale jeżeli będzie innego koloru, to ten wieśniak nie kupi. Musimy to jakoś sprawdzić. Czy z tego piasku się dałoby szkło zrobić? Potrzebujemy piecyka. Szybko piecyk chcę. Ile tego mam? 1 Nie zrobię piecyka, bo nie mam drewna, albo mam. Zaraz będę miał. Szybko crafting table, bo odcinek nie może być za długi. Ja robię takie półgodzinne, ale właśnie nie wiem, czy to nie jest za dużo jednak. Czy nie byłoby lepiej, jakby były krótsze? Piszcie, czy taka długość odcinka Wam odpowiada. I ten piasek... Tak! Da się zrobić szkło, ale jak ono będzie wyglądało? To będzie takie zwykłe. Tak! To jestem zdziwiony. O nie, noc się robi. A ja dostaję piasek. No, nie mam łóżka przypadkiem? Nie, ale sobie zrobię. Zrobimy sobie łóżeczko. I dobra, ja już prześpimy się i ja już będę kończył ten odcinek, to pa, pa, zostawcie subika.